mu drogę zajeżdżasz, ja ci dam, gówniarzu! No, dzisiaj! Hop, hop, hop! Yeah! Zobaczmy, poczekaj. Wyrównamy tu i zobaczymy, dokąd skaczesz. Mamy ślad. Tu. Tego paliwa to tam mam tyle o ile, ale myślę, że jakoś na spokojnie, powolutku się mi uda przejechać. Mamy trasę. Jedzie majster sztyk. Dobra, teraz pojedziemy sobie. Przegrał! Dobra, zobaczymy, czy tam, czy pod tą górkę. Ale ty kopci, ja pierdzielę.
mordeczki, jak się śmiga, to naprawdę ciężko się skupić na tej jeździe. Teraz tu w dół. Dzisiaj macie odcinek po prostu zjeżdżenia po... Jeszcze chłopaki przyjadą spokojnie. Naprawdę, nie mogę się skupić na, wiecie, takim normalnym rozmawianiu. Tak jak człowiek po tej dołach jeździ. Dla mnie ten zakręt jakoś za krótki. W sensie w złym miejscu jest usadowiony. Czekajcie, gdzie to są te zakręty? Tam są. W piździo. Jezu, jaki to jest piękny sport. Naprawdę. Jemu ciężko jest się oprzeć.
Jezu, nie mogłem się najeździć dzisiaj. Ale mam dzień najeżdżenie. Przeskoczymy sobie jeszcze raz tą kłódkę, ten bal drzewa, nie wiem jak się to drzewo nazywa. Teraz jedziemy za chłopaczkiem na bardzo dymiącym pitbike'u. Ten ziomuś przede mną to... Mordeczki. Pędzimy do domu, gdyż iż ponieważ obawiam się o... stan mojego paliwa. Że tak grzecznie powiem. Ponieważ naprawdę wiem, że mam bardzo, bardzo mało. Ale jest to w sumie trzeci wypad na tym baku. I jeszcze jadę! Tak więc no nie jest źle. No i tak moi drodzy, tak słuszno. Motovlog dobiegłby na dzisiaj końca. Jadę, umyję sobie sprzęta i lecę karnąć się Simpsonkiem, bo pogoda jest zarąbista, już nie wieje tak przedtem mocno. Już nie wieje tak mocno jak przedtem, co nie? Tak więc coś uciska. Żegnam się z wami ja, czyli Jago Vlog. I widzimy się niebawem w następnym niesamowitym zresztą odcineczku. Trzymaleczko, jo, ciao, ciao.